Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj znowu udamy się na front wschodni. Dla wielu to, prawda, w filmach wojennych jest takie przekleństwo, teraz też to się staje takim przekleństwem. O tym, co się tam dzieje, porozmawiamy z moimi Państwa gościem, którym jest Mateusz Piskorski. Witam serdecznie. Cześć, dzień dobry Państwu. Na początku przypominam o zostawianiu łapek w górę, o subskrypcjach, o komentarzach, bo to podbija zasięgi naszego kanału, a także zachęcam do wspierania naszej inicjatywy medialnej poprzez wpłaty. Kanały wsparcia są w opisie filmu wszystkie wypisane, a w zasadzie jak mówimy o tym froncie wschodnim, no to należałoby zacząć od takiej no, rzeczy mocno świeżej, bo no, od referendów w zajętych obwodach Ukrainy na wschodzie, Doniecku, Ługańsk, Cherson, Zaporoże, chociaż w przypadku akurat tego obwodu zaporowskiego to tylko część jest pod kontrolą wojsk rosyjskich. Te referenda zostały przeprowadzone tam. Wyniki są po 90 parę procent za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej. Któż by się spodziewał innego wyniku? I te obwody mają być za chwilę, no być może w tym dniu, kiedy to nagrywamy, już włączone do Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie mamy mobilizację. Czy te dwa kroki no, prowadzą nas do eskalacji, poważnej eskalacji konfliktu, że może on objąć nie tylko Rosję, Ukrainę, no i Białoruś już częściowo jest zaangażowana, więc czy ten konflikt może się rozlać na inne kraje? Akurat te kroki były dość łatwe do przewidzenia i w zasadzie w Rosji od kilku lat obowiązuje ustawodawstwo, obowiązuje ustawa o procedurze przyłączenia nowych podmiotów do Federacji Rosyjskiej. W myśl tej procedury można było spodziewać się, że prędzej czy później dojdzie do takich rozwiązań jak te, które obecnie obserwujemy na Ukrainie. I koniecznie na Ukrainie jest jeszcze kilka innych obszarów. Na terenie postradzieckim, wobec których zastosowanie może mieć tego rodzaju ustawa, choćby Naddniestrze, obecna Naddniestrzańska Republika Mołdawska, separatystyczny region Mołdawii de jure, ale jeszcze parę innych. Więc no tak naprawdę baza prawna funkcjonowała już od kilku lat. Decyzja podjęta w sprawie obwodu chersońskiego i zaporowskiego, bo ja już tu nie mówię o Donbasie, sprawa z Donbasem była oczywista. Mieszkańcy Donbasu, czy może większość mieszkańców Donbasu od roku 2014, czyli od rozpoczęcia wojny domowej, tej fazy wojny domowej na Ukrainie, głośno mówili o konieczności przyłączenia się do Rosji jako jedynej gwarancji bezpieczeństwa. Mówię o obwodzie oczywiście donieckim, ługańskim, o tych republikach ludowych, ługańskiej i donieckiej. Natomiast decyzja o przyłączeniu do Federacji Rosyjskiej obwodu chersońskiego i obwodu zaporowskiego, chociaż z punktu widzenia historycznej przynależności i kulturowego profilu tych obwodów też może się wydawać uzasadniona, zmniejsza liczbę potencjalnych rozwiązań tego konfliktu, tych, które byłyby rozwiązaniami nieinwazyjnymi i nieprowadzącymi do ostatecznej destrukcji państwowości ukraińskiej. Takim rozwiązaniem nieinwazyjnym byłaby oczywiście zmiana władz w Kijowie na władze gotowe do dialogu, czy mniej zależne od tych najbardziej wojowniczych dzisiaj centrów decyzyjnych anglosaskich. No ale widać, że Moskwa nie wierzy już w taką drogę, nie wierzy już w to, że można w jakikolwiek sposób z Kijowem się porozumiewać. I dzisiaj właściwie stoimy tylko i wyłącznie przed pytaniem o to, ile jeszcze obwodów ukraińskich, ile jeszcze obwodów obecnej Ukrainy zostanie włączonych w skład Federacji Rosyjskiej, kiedy to nastąpi i na jakiej drodze. Jest to oczywiście, jak słusznie zauważyłeś, radykalne zredukowanie przestrzeni jakiegokolwiek dialogu, bo najprawdopodobniej żadne władze w Kijowie z tego rodzaju decyzjami
zgodzić nawet w odległej przyszłości nie będą się mogły. No, w związku z tym zagrywka wabanga w praktyce ze strony władz rosyjskich. Czym ona była spowodowana, możemy dywagować. Oczywiście niektórzy powiedzą, że chodzi o PR po tym, jak strona rosyjska wycofała się z dużych obszarów obwodu charkowskiego. Ja podkreślam, wycofała się oczywiście pod naporem kontrofensywy ukraińskiej, wejścia ukraińskiego, natomiast tam nie dochodziło do walk. Niektórzy mówią o tym, jak to Ukraińcy heroicznie odbijali obszary zajęte wcześniej przez Rosjan w obwodzie charkowskim. No nie bardzo heroicznie, po prostu Rosjanie nie podjęli walki. Ktoś inny powie, że Rosjanie uciekli, z kolei strona rosyjska powie, tak brzmiały oficjalne komunikaty jej, że wycofali się, czy przeszli w inne, bardziej istotne dla nich regiony w ramach przegrupowania. No to wszystko jest retoryka, prawda? Retoryka, która przykrywa rzeczywistość, fakty polegające na tym, że jednak to, co się wydarzyło w obwodzie charkowskim w ostatnich tygodniach, no nie przysporzyło Władimirowi Putinowi i kierownictwu rosyjskiemu jakiejś szczególnej popularności ani w Rosji, ani na tych obszarach Ukrainy, które potencjalnie mają sympatię wobec Moskwy. I być może to był taki krok będący odpowiedzią na to, co się wydarzyło na północnej linii frontu, aczkolwiek jeśli tak było, to warto pamiętać, że ten krok będzie miał bardzo dalekosiężne konsekwencje. Konsekwencje w postaci, tak jak wspomniałeś, może nie eskalacja, ale na pewno zawężenia możliwości dialogu. Niektórzy to by sobie nawet zadawali pytania, po co te referenda, które wszyscy określają mi tak jako pseudo-referenda, a do tego, no, na przykład kiedy Kosowo oderwano od Serbii, to nikt w żadne referenda się nie bawił, więc no... Dlatego, że Rosja, wiesz, to bardzo dobre pytanie, Rosja w odróżnieniu od Zachodu, który, jak wspomniałeś, nie bawi się w referenda w takich przypadkach, patronując inicjatywą Kosowa czy innych regionów separatystycznych na świecie. Nikt przecież też się nie bawi, nie bawił w referenda w całym szeregu innych regionów, które no, przy poparciu Zachodu ogłaszają niepodległość w taki czy inny sposób. Dlatego, że Rosja jest jeszcze przywiązana do trochę archaicznych zasad zapisanych w karcie narodów zjednoczonych. Czyli Rosja, chociaż oczywiście te referenda budzą wątpliwości i to uzasadnione, bo nie dało się ich przeprowadzić, powiedzmy sobie szczerze, w takich warunkach, jakie obecnie tam panują. Natomiast mimo wszystkich wątpliwości, to Rosja stara się zachowywać takie pozory legitymizmu tego, co robi. I jak wiemy, w karcie narodów zjednoczonych oraz w całym szeregu innych dokumentów będących dorobkiem prawnym ONZ mamy takie pojęcie, jak prawo do samookreślenia się poszczególnych narodów, do samostanowienia narodów, czyli jakiś, kwestią sporną jest definicja narodu oczywiście, ale jakichś wspólnot, prawda, które mają prawo do decydowania o swoim własnym losie, w tym do prawo do decydowania o przynależności państwowej. Ten sam argument był podnoszony w przypadku Krymu. Jest to oczywiście pewien argument, który wywołuje konflikt wewnętrzny w prawie międzynarodowym, jak to z prawa międzynarodowego wiemy. Równie istotną wartością choćby w dorobku prawnym ONZ jest kwestia integralności terytorialnej i poszanowania tej integralności terytorialnej. Tutaj dwie zasady, zasada integralności terytorialnej, nienaruszalności granic i zasada samostanowienia narodów czy wspólnot miejscowych wchodzą ze sobą w radykalny konflikt. Ten sam problem będzie, bo już słyszeliśmy przecież kolejne zapowiedzi ze strony Katalończyków, którzy w drodze referendum chcą po raz kolejny oderwać się od Hiszpanii, a przypomnę, że ich przedstawiciele byli represjonowani i nadal są represjonowani przez Madryt. Ten sam problem może być w przypadku Szkotów, w przypadku wielu, wielu innych istotnych narodów czy społeczności również w Europie. Też będziemy mieli ten konflikt prawny. Kwestią oczywiście techniczną jest, na ile można przeprowadzić referendum
No bo Katalonia jest podobnym przykładem, tak? Znaczy, na ile można przeprowadzić legalne referendum w sytuacji, gdy centrum, będące de jure stolicą dla danego obszaru i administrujące de jure, nawet jeśli nie de facto tym obszarem, nie wyraża zgody na tego rodzaju referendum. Kolejny spór prawny. Kolejny spór też o legitymizm, o ważność tego rodzaju referendum. Oczywiście wiemy, że tak zwana wspólnota międzynarodowa owego referendum jego wyników nie uzna, być może poza kilkoma krajami blisko sojuszniczymi z Rosją. No, to jest więcej niż pewne. No, natomiast tak jak powiedziałem, no jest możliwe, że będzie eskalacja konfliktu i w zasadzie chyba już mamy objawy eskalacji, mianowicie no, w tajemniczych okolicznościach dochodzi do eksplozji gazociągu Nord Stream. Nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dlaczego, ale trudno uznać za prawdopodobne, żeby gazociąg sam wyleciał w powietrze. Radek Sikorski pisze Thank you USA. No więc czy rzeczywiście tutaj USA lub ich sojusznicy mogli maczać w tym palce jako represja za tą eskalację konfliktu. No ale to byłaby represja przede wszystkim na Europie kontynentalnej. To podkreślmy. No Bo... ale to jest dla Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo dobry interes przecież. Ale rzeczywiście, to znaczy mniej na tym straci Rosja niż Europa, tak na marginesie, bo wyłączenie z eksploatacji gazociągu północnego spowoduje wzrost cen gazu skroplonego. Rosja ma już terminale. Będziemy kupować rosyjski gaz, nie łudźmy się, tylko będziemy kupować rosyjski gaz skroplony przez państwa trzecie, które będą sobie jeszcze do tego oczywiście narzucały określoną marżę. No już mieliśmy informację o tym, że na przykład gaz jest kupowany z Indii przez niektóre kraje europejskie. Oczywiście jest to gaz rosyjski z marżą. Widzimy, jakie są wzrosty importu gazu przez takie państwa właśnie jak Indie, jak Chiny, jak kilka innych krajów azjatyckich. One będą ten rosyjski gaz sprzedawały nam tutaj do Europy. To jest dość oczywiste. Natomiast też oczywiste jest, że mieliśmy do czynienia, ustalmy właśnie pewne fakty, ustalmy to, co wiemy i nie dywagujmy. Oczywistym jest, że mieliśmy do czynienia z, w moim przekonaniu, działaniem spełniającym wszelkie przesłanki, nawet już nie sabotażu, ale aktu terrorystycznego na infrastrukturze krytycznej. Uwaga, na infrastrukturze krytycznej, która częściowo stanowi własność firm i spółek z Unii Europejskiej. Więc jak ktoś mówi, że to było uderzenie we własność rosyjską, tak, Rosjanie są współudziałowcami nocnymi. Przypomnę, jest to spółka akcyjna, w której udziały mają również przede wszystkim niemieckie, ale nie tylko firmy europejskie. Więc to było uderzenie we własność, współwłasność Europy, Unii Europejskiej. To po pierwsze. Po drugie, mieliśmy do czynienia z niespotykanym atakiem na infrastrukturę. Wszyscy ci, którzy dzisiaj opowiadają o, cieszą się, zacierają ręce z tego, jak przestanie działać ten gazociąg, powinni sobie poczytać niektórych ekspertów zajmujących się problemami ochrony środowiska i ekologii, z czym to się wiąże. Znaczy z tym, że metan jest dużo bardziej szkodliwy, jego przedostanie się do atmosfery, niż dwutlenek węgla, o którym tak dużo się mówi i tak modnie jest mówić o tym ograniczaniu emisyjności. I tak dalej. Więc będziemy mieli długotrwałe skutki dla nie tylko basenu Morza Bałtyckiego, ale szerzej, ekologicznie. Więc jest to też zamach, akt terrorystyczny mający skutki ekologiczne, środowiskowe. Po trzecie, skutki ekonomiczne są takie, że prognostycy niemieccy, ekonomiści niemieccy wskazują, że gospodarka niemiecka praktycznie doznać może całkowitego krachu już w przyszłym roku, w roku 2023, w wyniku między innymi tego, co się stało, nie tylko tego, ale między innymi tego, co się wydarzyło. No i ja już nie mówię o tym, jak to się odbije tutaj na naszych polskich kieszeniach, bo znów ci, którzy się cieszą w Polsce i opowiadają, że to był projekt rosyjsko-niemiecki, tak jak kiedyś wspomniany przez ciebie
Radosław Sikorski mówił o tym, że to nowy pakt Ribbentrop-Mołotow, pamiętamy te jego wypowiedzi sprzed lat na temat Nord Streamu, to chyba zapominają, w jakim stopniu uzależnienia my w Polsce znajdujemy się od gospodarki niemieckiej. I zapominają o tym, jakim rykoszetem odbije się uderzenie w gospodarkę niemiecką, jakim jest między innymi pozbawienie jej dostaw tańszego rosyjskiego gazu. Kto na tym skorzystał, zadajmy pytanie. My nie będziemy ani ja, ani ty, ani nasi widzowie pewnie, chyba że ogląda nas ktoś super poinformowany, ale nie mamy wiedzy, nie wiemy, jak wyglądają śledztwa prowadzone przez poszczególne władze państw bałtyckich. Wiemy, że śledztwo swoje zapowiada Rosja, wiemy, że śledztwo prowadzone jest przez Niemców, przez Duńczyków, również Szwedów, chociaż to, co się wydarzyło, wydarzyło się na wodach międzynarodowych, ale w pobliżu wód terytorialnych tych krajów. Więc informacji z tego śledztwa nie będziemy mieli. Ja myślę sobie, że nawet dopuszczam scenariusz, że wyniki tego śledztwa nie będą opublikowane do końca, jako opinia publiczna. Możemy ich z różnych przyczyn nie poznać. Natomiast zastanówmy się, kto korzysta. Korzystają oczywiście jako jedyne Stany Zjednoczone na tym, co się wydarzyło. Więc przypływ szczerości Radosława Sikorskiego w tym tweecie, który podobno zresztą został usunięty przez samego autora, po tym jak wywołał sporą burzę, ale ten przypływ szczerości był w moim przekonaniu odpowiedzią na tym, kto może za tym stać. Lloyd Austin, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, sam prezydent Joe Biden nie komentowali i właściwie odmawiali odpowiedzi na pytania dotyczące Nord Streamu. To znaczy w odróżnieniu od co po niektórych kąpanych chyba już we wrzątku głów w Polsce, które od razu stwierdziły, że za tym stoi strona rosyjska, która sama swój, będąc swoją współwłasnością, gazociąg zniszczyła. W Stanach Zjednoczonych nawet Biden czy Austin milczą na ten temat. Oczywiście trudno od nich oczekiwać, żeby sami się przyznali, że tak, to my. Natomiast Radek Sikorski, wspomniany już przez siebie, przypomniał też nam wszystkim w swoich profilach w mediach społecznościowych, czy to usunął, to nie wiem, bo usunął ten pierwszy swój wpis, gdzie dziękował Stanom Zjednoczonym, a później jeszcze cytował wypowiedź Bidena sprzed wojny. Wypowiedź Bidena sprzed wojny brzmiała mniej więcej tak, że wraz z pojawieniem się na terytorium Ukrainy pierwszego czołgu gazociąg północny przestanie istnieć. On nie powiedział, wysadzimy go, czy zniszczymy, czy podłożymy ładunki wybuchowe, powiedział, że przestanie istnieć. Zapowiedź pewna była, prawda, ze strony administracji amerykańskiej. Więc ja na razie widzę tutaj to, że korzystają na tym Stany Zjednoczone i być może, chociaż jestem sceptykiem z natury co do perspektyw otwarcia oczu przez niektórych i zrozumienia tego, co się wokół nas dzieje, ale być może niektórzy w Europie zrozumieją, że ta wojna, która się w tej chwili toczy na terytorium Ukrainy, wojna Anglosasów z Rosją, jest również wojną przeciwko Europie kontynentalnej, bo ona nią jest. Amerykanie próbują i to musimy sobie uzmysłowić, Amerykanie z pomocą Brytyjczyków, upiec trzy pieczenie na jednym ogniu. Pierwsza pieczeń to oczywiście Rosja, druga pieczeń to Europa kontynentalna i oni wcale nie ukrywali, że zamierzali za czasów administracji Trumpa, ale i wcześniej w latach 90. rozprawić się z Europą jako z potencjalnym konkurentem gospodarczym, technologicznym, jako z potencjalnym ośrodkiem geoekonomicznym wobec nich konkurencyjnym. No i po trzecie Chiny. Na tym ruszcie, który przygotowali Anglosasi, też mają się upiec, bo jak wiemy, Unia Europejska no jest kluczowym partnerem handlowym Chin. W wypadku kryzysu i pogrążenia się, przekształcenia się Europy, a to nam w tej chwili grozi dzięki naszym anglosaskim partnerom, przekształcenia się Europy w obszar całkowicie peryferyjny w światowej gospodarce, no, z natury rzeczy przestaniemy być istotnym partnerem dla Chin. No a Chińczycy na tym stracą, bo pamiętajmy, że cała koncepcja Xi Jinpinga, cała koncepcja idei jednego pasa, jednego szlaku, One Belt, One Road, ogłoszona od 2013 roku przez Pekin, opierała się właśnie na odbudowie jedwabnego szlaku dawnego i intensyfikacji wymiany handlowej z Europą. Trzech konkurentów geopolitycznych
osłabiają w ten sposób Amerykanie, między innymi takim uderzeniem jak to uderzenie w Nord Stream. Więc gdybym ja miał obstawiać, kto za tym stoi, powiedziałbym, że Stany Zjednoczone, ewentualnie Brytyjczycy. Spekulacji mamy mnóstwo. Wiemy, że na naszym europejskim morzu wewnętrznym w tym samym okresie, bo to akurat jest przyznawane również przez stronę amerykańską, w tym samym okresie, gdy doszło do tego aktu terroryzmu, znajdowały się jednostki amerykańskie. Co one tam robiły, czym się zajmowały na Bałtyku, nie wiemy. Komunikatu ze strony amerykańskiej w tej sprawie nie ma. Widzieliśmy, że były tam również helikoptery amerykańskie, amerykańskich sił zbrojnych. Widzieliśmy, że były tam no, takie okręty patrolowe, jeden okręt desantowy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Pytanie bez odpowiedzi, ale możemy chyba się domyślać, co mogło się wydarzyć. No, możemy się domyślać. Natomiast jeszcze wróciłbym do mobilizacji w Rosji, która też no, może doprowadzić nie tyle do eskalacji, co do zmiany stosunku sił na froncie. No, ta mobilizacja pewnie nie będzie miała skutku natychmiastowego, ale już za parę tygodni te oddziały mogą ruszyć na front. Teraz właśnie mamy tą bohaterską kontrofensywę, zresztą chyba jakby drugi akt tej bohaterskiej kontrofensywy ukraińskiej pod Charkowem chyba się teraz dokonuje. No pytanie, czy to nie będzie łabędzi śpiew, ponieważ no, do tej pory to siły ukraińskie miały przewagę liczebną i teraz to się prawdopodobnie zmieni. No natomiast mamy nawet głosy z samej Rosji, że to może nie wystarczyć. Czy jak to może wyglądać, tym bardziej, że w wyniku tych referendów no, działania wojenne będą się toczyć na terytorium Federacji Rosyjskiej przynajmniej. No, świat nie będzie tego uznawał, ale Rosja będzie uznawała, że wojna toczy się na jej terytorium. Nie w ten sposób, że chówce Zełenskiego podejdą pod Moskwę, ale w związku z tym, że część terytorium Ukrainy będzie przyłączona do Federacji Rosyjskiej. I czy to też może jakoś diametralnie zmienić sposób prowadzenia działań wojennych, no chociażby jeśli chodzi o użycie broni niekonwencjonalnej? Użycie broni niekonwencjonalnej w momencie takiej eskalacji, z jaką mamy do czynienia obecnie, jest możliwe, i to przez wszystkie strony. Ja jeszcze przypomnę taki ciekawy fakt, że ostatnio prezydent Ukrainy Zełenski oznajmił, że Ukraina w obecnej sytuacji zamierza odstąpić od memorandum budapeszteńskiego z 1994 roku, które, przypomnijmy, stanowiło, iż Ukraina rezygnuje z posiadania broni jądrowej i środków jej przenoszenia. Więc może być bardzo różnie. No my przed 24 lutym bardzo wielu z nas nie przypuszczało, że może dojść do konfliktu, sprowokowania konfliktu na taką skalę wojennego w Europie. Nie przypuszczaliśmy, przed chwilą rozmawialiśmy na temat Nord Streamu, że jakiekolwiek poważne państwa, wiele jak mówiliśmy na to wskazuje, może dokonywać aktów terrorystycznych na infrastrukturze krytycznej, aktów na taką skalę. I obyśmy się nie zdziwili po raz kolejny, gdy dzisiaj ze sceptycyzmem i niedowierzaniem odnosimy się do możliwości wykorzystania na mniejszą lub większą skalę broni jądrowej. Tego oczywiście nie wiemy. Wiemy, że są siły, i to po wszystkich stronach konfliktu, którym na eskalacji zależy, a poza tym też jeszcze przypominam, że w przypadku większości wojen, konfliktów globalnych, największych, najbardziej krwawych na świecie, dochodziło do uruchomienia takiej niemożliwej do zatrzymania spirali przemocy, spirali eskalacji, którą jest niezwykle trudno zatrzymać. I ja obawiam się, że jesteśmy w tym punkcie. A takie działania jak Nord Stream, o którym wspominaliśmy, jak jego wysadzenie, stanowią ogromny krok w kierunku takich różnych działań, ruchów eskalacyjnych. Z niczego bym nie wykluczył. Natomiast co do
Ja nie jestem, od razu mówię, ani ekspertem, ani historykiem wojskowości, ale co do kwestii znaczenia siły ludzkiej na froncie, niektórzy powiedzą brutalnie mięsa armatniego, w dalszym ciągu okazuje się być ona bardzo istotna, jak widzimy na przykładzie ukraińskim. Mamy front o długości ponad 1000 kilometrów. Tego frontu, pomimo posiadania technologii odpowiednich przez współczesną armię, nie jesteśmy w stanie kontrolować bez udziału ludzi. Natarć też nie jesteśmy w stanie przeprowadzać. Na czym polegał sukces tych kontrofensyw ukraińskich, żeby powiedzieć to w sposób taki obrazowy? Otóż oni stosowali taktykę, zresztą sami przyznawali, państwa islamskiego, tak zwanego państwa islamskiego. Widzimy zresztą to na obrazkach, jak oni puszczają grupy dywersyjno-rozpoznawcze, niewielkie, które jadą samochodami osobowymi, najczęściej pick-upami, podobnie jak państwo islamskie jeździło słynnymi Toyotami, Hiluxami głównie w konfliktach i w krajach bliskowschodnich. Tak, tutaj mamy do czynienia z przenikaniem niewielkich grup, lekkich, mobilnych. Więc żeby te grupy nie przenikały, trzeba postawić mur. Trzeba postawić mur najprawdopodobniej z ludzi, bo inaczej się tego nie da opilnować. Na tej tak rozległej, tak wydłużonej linii frontu. I ja myślę, że na ten moment to jest cel tej mobilizacji, aczkolwiek pojawiły się głosy już w rosyjskich mediach, w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, że ta mobilizacja ma doprowadzić do wyrównania sił. To znaczy do tego, żeby po stronie rosyjskiej docelowo walczyło 800 tysięcy żołnierzy. Ktoś powie, że oni będą słabo wyszkoleni, że oni będą nieprzygotowani do udziału w tym konflikcie i pewnie będzie miał rację. Natomiast ja przypomnę, że ta masa ze strony ukraińskiej to też są z reguły ludzie niewyszkoleni. Więc jedni i drudzy będą pewnie ponosili spore straty w wyniku działań choćby artylerii, która stosowana jest na szeroką skalę przez obie strony tej wojny. Ale cóż, no, w moim przekonaniu, inaczej, zdaniem opinii ekspertów wojskowych, z tych, z których poglądami się na ten temat zapoznawałem, i to nie tylko rosyjskich czy ukraińskich, ale również amerykańskich czy brytyjskich, tak, to może mieć kluczowe znaczenie. W tym momencie zwiększenie liczby żołnierzy rosyjskich na tym froncie, na froncie ukraińskim, może doprowadzić do tego, że Ukraina utrzyma się jeszcze kilka miesięcy górę. No, tylko że też powstaje jakby kolejne pytanie, te pytania się mnożą, czy tutaj no, nie dojdzie też do mocniejszej interwencji Zachodu. No, a tu również mówię o uwikłaniu Polski ewentualnym, bo przecież my jako ta forpoczta Zachodu występujemy, no, mocniejszego uwikłania w ten konflikt na polecenie mocodawców z Ameryki, no, którzy widzimy, że starają się otwierać kolejne fronty, tak, jakieś kolorowe rewolucje w Iranie i tak dalej. Gdzie no, ewidentnie jest to pewna próba uderzenia w miękkie podbrzusze Rosji, gdzie teraz Iran dostarcza Rosji sprzęt wojskowy na przykład. No i czy po prostu nie dojdzie do jeszcze głębszego zaangażowania Polski na Ukrainie w obliczu tego wszystkiego? To jest pytanie do polskich władz i do ewentualnych mocodawców polskich władz, czy kuratorów polskich władz w świecie anglosaskim. Biorąc pod uwagę wszelkie dostępne sondaże, badania opinii publicznej, większość naszego społeczeństwa byłaby takiemu zaangażowaniu mocno przeciwna i pewnie zagłosowałaby nogami. To znaczy, dzisiaj się śmieją niektórzy, jak to Rosjanie, część Rosjan rzeczywiście na granicy z Gruzją czy Kazachstanem wyjeżdża za granicę na rowerach, żeby uniknąć mobilizacji. Ja myślę, że w Polsce ten ruch byłby jeszcze bardziej dynamiczny i z dnia na dzień większość naszych rodaków, tych, których na to stać i tych, których na to nie stać, znalazłaby się w Niemczech, w innych krajach Europy Zachodniej. Tym bardziej, że póki co jesteśmy w strefie Schengen i nie mamy granic z tymi państwami. Byłby to ruch oczywiście obłędny, aczkolwiek jest część ekspertów, którzy podejrzewają,
że po wyczerpaniu ukraińskiego mięsa armatniego, gdyby do tego wyczerpania ostatecznego doszło, następnym mięsem armatnim będzie mięso armatnie polskie, litewskie, jeszcze kilka innych. No to polskie jest największe, prawda? W sensie liczebnym. Więc jestem przekonany, że istnieją w świecie anglosaskim siły, które będą starały się za wszelką cenę wciągnąć nasz kraj do tego konfliktu. Czy do tego dojdzie, to tak jak mówię, pytanie do władz naszego kraju, czy one w którymś momencie, gdyby faktycznie do takiej obłędnej realizacji, takiej obłędnej koncepcji miało dojść, czy one w którymś momencie zdołają przeciwstawić się swoim dotychczasowym kuratorom, koordynatorom zza Atlantyku i zza kanału La Manche, czy też nie. No i też oczywiście od siły ewentualnych protestów społecznych w naszym kraju też ma jakieś znaczenie. Więc no, tak naprawdę módlmy się o to, aby do czegoś takiego nie doszło, a zagrożenie realne jest, bo pamiętajmy, że tym, którzy stoją za koncepcją przedłużenia tej wojny i krwawienia Europy, niszczenia jej, chodzi o fizyczną eliminację trzech konkurentów, o których już wspomniałem, trzech geopolitycznych konkurentów. Chin na Azji fizycznie nie wyeliminują i nie wykrwawią, chociaż jak się zacznie na Tajwanie, to też być może taka koncepcja się tam pojawi, żeby w taki czy inny sposób wykrwawiać Chiny, ale będą wykrwawiać Europę. No, wykrwawiali już w tej chwili Rosję i Ukrainę. Z chęcią wykrwawiliby również kontynentalną Europę. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czegokolwiek byśmy nie sądzili o obecnym kształcie Unii Europejskiej, my mamy do czynienia z kluczowym konfliktem, konfliktem geopolitycznym, geoekonomicznym, który polega na tym, że anglosaskie centrum hegemonii, taka oś pomiędzy londyńskim City a nowojorską Wall Street, walczy o zachowanie hegemonii nad światem. I niektórzy mówią, że to jest koniec tej hegemonii. Teoretycy przyznają, że mamy już właściwie kształtujący się świat wielobiegunowy, że to już jest oczywistością, ale ten świat wielobiegunowy rodzi się w bólach. Konwulsje tego Heartlandu, jak to niektórzy, na przykład Cees van der Pey, holenderski uczony, określają, Heartlandu anglosaskiego opartego na potędze kapitału finansowego, giełd, konwulsje mogą niestety być niebezpieczne, mogą być również niebezpieczne dla nas. Już przeszedłem na poziom globalny tego, co się dzieje, ale uważam, że powinniśmy dostrzegać te zależności i robić wszystko, żeby nie dać się wciągnąć w to, co się dzieje w tej chwili i w realizację zamysłów, co po niektórych w Londynie i Waszyngtonie. No i myślę, że tu możemy chwilowo postawić kropkę. No, wydarzenia będą postępować pewnie teraz dużo szybciej i odpowiedzi na pytania już możemy mieć w ciągu, no niekoniecznie nawet miesięcy, może nawet tygodni. Więc cóż, czuwamy czujnie zwróceni na wschód, ale ten program już kończymy. Moim i Państwa gościem był Mateusz Piskorski. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również i do zobaczenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo, dane w opisie. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.